Panie profesorze, jest pan przewodniczącym dzieła intronizacji, ogólnopolskiego dzieła intronizacji Chrystusa Króla. Jak doszło do powstania tego dzieła? Jakie są kulisy i jaką grupę wiernych to dzieło zrzesza? Trzeba tak naprawdę cofnąć się do okresu, kiedy powstał zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych, kierowany przez księdza biskupa Andrzeja Czaję. Przez 3 lata działalności tego zespołu spotykaliśmy się. To było kilkadziesiąt spotkań. Najpierw w takich mniejszych grupach, stowarzyszenie jedno, ugrupowanie z księdzem biskupem, reprezentanci rozmawiali. Później doszliśmy do wniosku, że trzeba wokół tego zespołu, po raz pierwszy była dyskusja z nami, prawda, stworzyć właśnie taką formę federacyjną. Wielki talent wykazał ksiądz biskup Andrzej Czaja. Myśmy się w wielu sprawach różnili. Bardzo wielu sprawach, mogę tak gdzieś powiedzieć, różniliśmy się, ale właśnie w tych rozmowach, przez te spotkania dochodziliśmy do konsensusu. Przełomowym było sympozjum w Częstochowie, Królowanie Chrystusa w Polsce, głos magisterium Kościoła i nasze, powiedzmy, głosy dotyczące poszczególnych tych ugrupowań, tych zrzeszeń. Po raz pierwszy wysłuchaliśmy się na tym sympozjum, wysłuchaliśmy wystąpienia biskupów z księdzem biskupem Czają na czele. Były różnice dalej, ale co było fantastyczne w tym wszystkim, to to, że ksiądz biskup się zgodził, żeby te nasze rozmowy, dyskusje, całe to sympozjum było po prostu przesłane do internetu, prawda? Mhm. Tak, żeby wiele ugrupowań, które nie były tam obecne albo były przeciwne temu jednoczeniu, żeby się o tej dyskusji dowiedziały, o czym rozmawialiśmy, jakie są problemy, co nas dzieli i w którym kierunku zmierzamy. Przełomowa było to sympozjum w Częstochowie. I później powołany został zespół przedstawicieli tych właśnie wszystkich zrzeszeń intronizacyjnych. Mogę powiedzieć, że to było około 10, w tej chwili mogę, 12 takich ruchów, zrzeszeń i z nich byli po 2 osoby, czasami 3 przedstawicielami i spotykaliśmy się właśnie z tym zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych. 10 biskupów tam było w tym zespole, prawda? Nie wszyscy, zrozumiałe to jest, przyjeżdżali na każde spotkanie, ale była taka czołówka, która z nami się spotykała. Biskup Greger, biskup Pindel, arcybiskup Dzięga, biskup Jezierski i inni, ale jeszcze arcybiskup Depo z Częstochowy. Tam pierwszą próbą, którą podjęliśmy, to jest doprowadzenie właśnie do tego aktu intronizacyjnego, który miał nas zjednoczyć, prawda? Był to rok szczególny, rok miłosierdzia, 1050 lat chrztu Polski. Ojciec Święty Franciszek przyjechał do Krakowa, były Dni Młodzieży, prawda? No i to był taki rok szczególnej łaski dla tych ruchów intronizacyjnych, żeby opracować cały ten akt intronizacyjny, to musieliśmy odbyć chyba z 5 albo 7 spotkań w Częstochowie. Każde takie półdniowe spotkanie. Wysłuchaliśmy, przygotowali jedni zasady tego aktu intronizacyjnego, inni treść wstępną, kolejne. I tak doszlifowaliśmy. W każdym razie sukcesem było to, że ten akt intronizacyjny przygotowany w tym szerokim gronie był zaakceptowany przez wszystkich. To był taki znak działania Ducha Świętego, że jesteśmy razem. Doszło do tego aktu intronizacyjnego. Niezwykle byliśmy szczęśliwi. Nawet uznajemy to za jakiś wielki cud, że ta grupa, która nie była jakoś dobrze postrzegana najpierw w Episkopacie Polskim, później została uznana, prawda, jej działania. No i udało się doprowadzić do wydarzenia historycznego. On jest porównywany, ta proklamacja aktu, z chrztem polskim.
Tam była pierwsza intronizacja, tak naprawdę. Mhm. Prawda? A tu czyli już to swoiste odnowienie tego odnowienie chrztu polskich właśnie. To było 1050 lat od chrztu Polski, tak. Też to jest wydarzenie. Tak, i z czasem myśmy dalej się spotykali. Przyjeżdżał ksiądz biskup Czaja, przy czym miał obowiązki bardzo duże, bo był przewodniczącym Komisji Nauki Wiary w Episkopacie Polskim, prawda? Stąd była potrzeba, żeby no, ktoś pomagał mu w tym, albo oddelegować, tak jak się to nazywa dzisiaj, delegata Episkopatu w randze biskupa, prawda? Wystąpiliśmy do Episkopatu Polski, poprzez list do przewodniczącego Episkopatu Polski, prawda? I otrzymaliśmy zgodę, co więcej, ksiądz biskup Stanisław Jawrozek został mianowany tym delegatem. I od tego momentu praktycznie wszystkie spotkania dalsze tego zespołu przedstawicieli były już z księdzem biskupem delegatem. Uznaliśmy, że jest najwyższy czas, żeby powołać nową strukturę, właśnie to ogólnopolskie dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. To ponad 2 lata temu odbyło się takie bardzo ważne zebranie zespołu przedstawicieli z księdzem biskupem Jamrowskim i tam przygotowaliśmy zasady takie, podstawy statutowe. Bardzo tutaj ogromną rolę odegrał ksiądz profesor Marek Mielski, przewodniczący naszego Komitetu Naukowego, naszego kongresu. Bardzo wielką rolę. We wszystkich spotkaniach uczestniczył. Jako konsultant delegata, tak byśmy go nazwali. Najpierw konsultant biskupa Andrzeja Czaja, prawda? Pomagał nam w tym, sformułował te zasady jako człowiek Kościoła. Zna również, co można, co nie można, jak to należy formułować. Także bezcenna była jego pomoc i to doprowadziło nas do zjednoczenia się już jeszcze mocniejszego. Już nie jako przedstawiciele, tylko wybraliśmy z tych wszystkich osób zarząd. W tej chwili to jest zarząd 8-osobowy i radę chyba 15-osobową. W tej radzie są właśnie przedstawiciele różnych ugrupowań, prawda? W tym jest jeszcze ksiądz doktor habilitowany Wojciech Medwid, który bardzo nam też pomagał w całym tym okresie. Z kapłanów bożych no, ksiądz Marek Mielewski, ksiądz biskup Stanisław Jamrozek i kapłani, z którymi my się spotykamy, ale oni już nie byli zapraszani na te nasze spotkania zarządu rady. Te spotkania się odbywają regularnie. Raz na 3 miesiące mamy spotkanie, w Krakowie najczęściej, w Warszawie, w Ustroniu. Chcę zapytać teraz o przyszłość, no tak. Bo też padło tu takie sformułowanie, że to wydarzenie, ta intronizacja z 2016 roku jest początkiem drogi. Tak. Więc w jaką stronę wy patrzycie, czego się spodziewacie, jak ta droga na przyszłość ma przebiegać? Przygotowaliśmy bardzo dużo. Sądzę, że na tak zespół nieduży, jak jest zarząd, rada i te nasze zrzeszenia, bardzo dużo materiałów formacyjnych i informacyjnych dotyczących dzieła intronizacji. Poczynając od kateches, takich materiałów, gdzie przekazaliśmy to do kurii biskupich, żeby do każdej parafii zostały przesłane te materiały, żeby można było korzystać już w nauczaniu religii. Później zostały przygotowane materiały bardzo, bardzo dużej formacji, bym powiedział, modlitewniki. Ksiądz profesor Marek Mielewski był autorem trzeciego wydania tego grupy, chyba 500 stron modlitewnika, który zgromadził wszystkie materiały formacyjne, modlitewne, historyczne, akty, dokumenty papieskie, prawda, które dotyczą intronizacji. W takim modlitewniku, który został rozesłany do wszystkich parafii w Polsce. Później zdawaliśmy sobie sprawę, że żeby wprowadzać w życie wezwania aktu intronizacyjnego, potrzebne jest takie regularne spotykanie się raz przynajmniej na rok wszystkich ugrupowań. I to ma miejsce przez 5 lat, to miało miejsce jako taka rocznicowe wydarzenie połączone z sympozjum. Sympozjum, najczęściej 2-dniowe, 1-dniowe, później modlitwa, Eucharystia, Droga Krzyżowa,
I na tych sympozjach były właśnie materiały fantastyczne. Myśmy je wydali w formie książek, albumów. Każdy pięknie wydany. Kilka, tam 200-300 stron w opracowaniu już takim redakcyjnym, eleganckim. One są dostępne na naszych stronach internetowych. I tutaj, jeżeli ksiądz pozwoli, to bym podał ze dwie strony przynajmniej internetowe. Myślę, że państwa też telewizja będzie współpracować z nami, więc to z natury rzeczy jest kolejne jakieś wielkie dzieło, że mamy poszerzenie tej informacji. To są dzieło intronizacji.pl, obejmujące nas wszystkich, a druga taka strona to jest królujnamchryste.pl. I to jest bardziej związana już z tymi ugrupowaniami, no, związanymi na przykład ze mną, samorządną Polską. Ale tak się umówiliśmy, że wszystkie te strony, które mamy, nie tylko te dwie, wzajemnie sobie przekazujemy informacje, żeby jak najszerszy był odbiór tego. Tam są właśnie te materiały z sympozjów, z rocznych obchodów, homilie piękne dotyczące intronizacji, teksty Drogi Krzyżowej opracowane i homilie były rozesłane później do każdej parafii w Polsce. Jako taki materiał duszpasterski. Czyli w ten sposób chcecie dotrzeć po pierwsze z informacją do ogółu społeczeństwa, żeby wierni przede wszystkim Kościoła katolickiego rozumieli potrzebę królowania Jezusa przede wszystkim w nas, rozumiem, w naszych domach, rodzinach i w całym społeczeństwie. I też przygotowane przez was materiały są propozycjami formacyjnymi. Czyli tak, nie zostawiacie po prostu ludzi z niczym, tylko dajecie im konkretne propozycje formacyjne. Tak jest, żeby to było i modlitwa, i formacja, i informacja. A to trzecie, organizacja, to dotyczy już nas sam, że my się jednoczymy i przed nami właśnie ten kongres poświęcony Królu na Chrystus, diecezjach i parafiach, bo odczuwamy taką po prostu brak jakby kontaktu, nie? Na poziomie decyzji parafii. Musi, jeżeli ma być struktura ogólnopolska, to musi być też taka struktura kościelno-świecka. Czyli mamy swoje jakieś tam struktury, natomiast ze strony Kościoła na przykład proponujemy, i to będzie jeden z głównych postulatów tego kongresu, żeby przynajmniej był delegat, czy taka osoba, z którą się można kontaktować na poziomie diecezji. Prawda? I z tą osobą kontaktowałyby się grupy te intronizacyjne, a on też by pomagał nam w kontaktach z parafiami. Prawda? Wielkie mieliśmy też takie zamysł oddziaływania na parafię Chrystusa Króla w Polsce. Jest ich 143, może 150. Ale te 143 parafie otrzymują regularnie od nas materiały. Biuletyny, które opracowujemy raz na 3 miesiące. Piękne takie, 50 stron, A4 to jest dużo. Wydania. Materiały, to są materiały informacyjne i chcemy dotrzeć do tych parafii, żeby oni z natury rzeczy, jako parafii Chrystusa Króla, promowały to dzieło, prawda? I były w kontakcie z nami, żeby organizować spotkania, pielgrzymki. Bardzo słaby odbiór jest tego. Praktycznie mamy zerowy odbiór. Martwimy się tym. Na ten kongres wysłaliśmy do każdej parafii Chrystusa Króla w Polsce zaproszenie. Każdy. Z prośbą, żeby przynajmniej zaproszenie z materiałami, prawda? Żeby przynajmniej jeden reprezentował jak parafii Chrystusa Króla. No i odbiór jest, jak ksiądz widzi, słabiutki. A gdyby osoby świeckie, bo to oczywiście, że można próbować odgórnie, czyli przez proboszczów inicjować jakieś grupy, wspólnoty przyparafialne, które no właśnie by dołączyły do tego dzieła. Natomiast czy osoby świeckie też mogą przy parafiach tworzyć takie grupy, zgłaszać się do was, czuć się, czy chciałyby dołączyć do tego dzieła, czy też taka droga istnieje, taka możliwość? Jak najbardziej. Tylko że żeby taka droga zaistniała, to musi ksiądz proboszcz pobłogosławić to. Prawda? To jest najważniejsze. A ksiądz proboszcz, jak nie jest przekonany o tym, nie ma jakichś, nie wiem, jak to nazwać w kościele, instrukcji z kurii, czy od swojego pasterza, duszpasterza, arcypasterza, to nie podejmie tego.
To jest taki, jakaś, zauważyłem, prawidłowość Kościoła. Jeżeli coś biskup pociągnie za sznureczek w dół, to są zobligowani. Jeżeli nie, to jest taki święty spokój. I myśmy próbowali. To jest bardzo trudno się od dołu przedrzeć, żeby w parafii było jakiś kontakt. To teraz, panie profesorze, jeszcze te kilka sekund na zakończenie. Proszę zaprosić naszych telewidzów do tworzenia tego dzieła. Kto by był chętny, proszę ich zaprosić, może na następny kongres będzie więcej uczestników, więcej chętnych i więcej wspólnot. Z całego serca zapraszam wszystkich telewizów, telewizji EWTN. EWTN, tak? EWTN. EWTN. Ja się też muszę uczyć, bo Global Catholic Network. Wiem o tym, że jest taka telewizja. Dzisiaj się dowiaduję, że ma zasięg ogólnoświatowy. Tak. I niezwykle cenne byłoby, żeby współpracować z nami, ale tworzyć na całym świecie właśnie Królestwo Chrystusa. Czyli wcielać w życie te zawołania aktu intronizacyjnego. Praktycznie. Diecezji nam Króluj Chryste. W środkach społecznej komunikacji Króluj nam Chryste. W szkołach i tak dalej. Król, co to znaczy? Bo musimy sobie właśnie poprzez internet, poprzez telewizję przesyłać te informacje, zapraszać się wzajemnie. Zgadza się. Więc to jest bardzo bliskie dzieło Matki Angeliki, która była klaryską od Najświętszego Sakramentu. Więc Chrystus Eucharystyczny, Chrystus Król był w jej centrum i telewizję nazwała Wcielonego Słowa, czyli Chrystusa. Telewizję poświęciła Chrystusowi, więc jej celem jest głoszenie chwały Boga i szerzenie Królestwa Bożego na świecie, więc jak najbardziej w tym dziele możemy współpracować. Pozdrawiam serdecznie Matkę Angelikę, tak? Dobrze mówię? Angelikę. Matkę Angelikę. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za umożliwienie spotkania się z telewidzami. Zawołaniem naszym jest Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Tak może zakończmy. A ja zwykle jeszcze mam takie swoje zawołanie z aktu intronizacyjnego. W całym narodzie i państwie polskim Króluj nam Chryste. Dziękuję bardzo za spotkanie. Wszystkiego dobrego.